Jeden z naszych widzów zauważył prace budowlane prowadzone tuż obok zasypanych ruin Zamku Krzyżackiego w Tczewie. Powiadomił o tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Okazuje się, że właściciel działki nie miał wszystkich zgód na rozpoczęcie budowy. Co gorsza, mogło dojść do uszkodzenia fragmentów zabytku. Gdy wiosną 2009 roku w pobliżu ulicy Zamkowej w Tczewie przypadkowo odkryto ruiny średniowiecznej krzyżackiej budowli, była to archeologiczna sensacja na skalę Polski. W ciągu kolejnych kilku lat przeprowadzono szczegółowe badania, które potwierdziły, że to pozostałość po XIV-wiecznym zamku. Wówczas rozbudziły się nadzieje tczewskich miłośników historii, którzy liczyli na odpowiednie wyeksponowanie zabytku. Tak się jednak nie stało. Właściciel działki nie był zainteresowany zagospodarowaniem ruin i w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków zostały one zasypane. Kilka lat później właściciel postanowił tuż obok wybudować budynek wielorodzinny, a nad zasypanym zabytkiem miał powstać parking. Tuż po rozpoczęciu budowy jeden z mieszkańców Tczewa zauważył koparkę, która wydobyła z podziemi cegły i zaalarmował o tym Pomorskiego Konserwatora. Na miejsce natychmiast udał się pracownik naszego urzędu, który stwierdził rzeczywiście, że mogło tam dojść do odnalezienia, a także niestety zniszczenia zabytków archeologicznych. Prace zostały wstrzymane na najbliższy miesiąc. Właściciel w tej chwili wystąpił o wszelkie niezbędne pozwolenia. Mamy nadzieję, że w ciągu 2-3 tygodni rozpoczną się prace archeologiczne na tej działce, które dadzą nam odpowiedź na wszystkie pytania, czyli co zostało odnalezione, co zostało zniszczone. To już stwierdzą archeolodzy, także po odpowiedzi na te pytania urząd będzie mógł stwierdzić, czy wszczyna w tej sprawie jakieś zawiadomienie i jakieś postępowanie, czy po prostu wystarczą same badania archeologiczne. Właściciel działki nie zgodził się na wystąpienie przed kamerą, ale jak wynika z naszych informacji, mężczyzna był pewien, że miał wszelkie pozwolenia. Nie potwierdza tego jednak Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Co może grozić właścicielowi, jeśli okaże się, że doszło do zniszczenia zabytku? Zniszczenie zabytku w myśl polskiego prawa jest przestępstwem zagrożonym nawet pozbawieniem wolności. W takich sprawach sądy z reguły orzekały grzywny, jednak był też już przypadek na terenie kraju, że właściciel został skazany na karę więzienia w zawieszeniu właśnie za zniszczenie zabytku. Jednak o klasyfikacji takiego czynu decyduje prokurator, natomiast wyrok wydaje oczywiście sąd. Tczewscy miłośnicy historii żałują, że właściciel działki nie zagospodarował ruin zamku, a zamiast tego zdecydował o budowie w ich pobliżu budynku wielorodzinnego wraz z parkingiem. Szkoda, żeby te ruiny zamku nie były w żaden sposób uwidocznione. Budowa budynku, jeżeli taka jest wola właściciela i nie narusza to jakby konstrukcji samych ruin, jest pomysłem dla nas troszeczkę słabym. Tak naprawdę można byłoby to wykorzystać, nawet właściciel byłby zadowolony, gdyby te ruiny w jakiś sposób udostępnił. Można je w jakiś sposób wkomponować w pomysł na zagospodarowanie. Natomiast na dzień dzisiejszy nasza wiedza jest taka, że jednak prawdopodobnie doszło do uszkodzenia tych ruin. Prace są wstrzymane i jest taka możliwość, że ten budynek tutaj na tym terenie nie powstanie. Dlatego też może uda się po kilku latach przerwy powrócić do rozmów, czyli właścicieli władzy miasta, na temat przejęcia tej działki i stworzenia tutaj czegoś, co by przyciągało mieszkańców, jak i turystów.